Historie post-post-apo. Wspomnienia szperacza. Kolejny tydzień opowiadań. Dziś, dosłownie przed chwilą, skończyłem pisać kolejne 7 wpisów dalszego biegu historii. Oraz jak tylko 9 tydzień zawita, będziecie mogli posłuchać godzinną kompilację. Może w ramach tegorocznego Halloween bym wrzucił ją wcześniej. Jeszcze się zastanowię. A teraz zasubskrybuj ten kanał, by nie ominęły cię powieści post-post-apokaliptycznego świata. Zeskakuję do dudniącego korytarza. Znaki ostrzegawcze i napisy kierujące do zablokowanego wyjścia ledwo co świecą zielonkawym światłem. Doświetlam sobie latarką korytarz. Idąc powoli, stawiam stopy. Ten świat jest do góry nogami. Lampy jarzeniowe pękają pod moimi butami. Najwyraźniej akumulatory awaryjne ciągle pracują. Zasilają wentylację i filtry powietrza. Zaglądam do kajut załogi. Znajduję na ścianie ogólną mapę pojazdu. Na razie zaczynam się wspinać. Zobaczę, w jakim stanie jest magazyn i maszynownia. Całe szczęście, by zaoszczędzić miejsce, w przejściach są drabiny. Pozwalają mi wygodnie zmienić piętra. Im wyżej wchodzę, tym częściej na ścianach widzę sadzę, rozerwane drzwi, a nawet dziury po pociskach, które raniły olbrzyma, ale nie zadały ostatecznego ciosu. Przeszukuję pozostawione zwłoki, przy których wysła już krew, a skóra uciska szkielet. Czyli już minęło trochę czasu. Czyżby silnik jednak wciąż działał? Drżące ściany, lekkie wibracje, niczym bicie serca bestii. Ropa klei się do moich cholew. Gorące powietrze dusi mnie. Odkręcam powietrze do maski. Zaciągam mocniej kaptur. Dotykam metalowych ścian korytarzu. One są gorące. Zaledwie metr ode mnie. Wnętrze pomieszczenia pali się. Języki ognia tylko czekają na moją nieuwagę, by tylko mnie pochłonąć. Pewnie ta działająca wentylacja zasila powietrzem ogień. Mimo upływu czasu, olbrzym żyje i powoli się wykrwawia. Odpuszczam. Jeden zły ruch i będzie po mnie. Wracam na dół. Może w kajutach i na mostku bardziej mi się poszczęści. Szukam długo w krętych korytarzach. Brak ukropu uspokaja moje nerwy i daje nadzieję na łup. Jedynie czego mogę się spodziewać, to zalane pomieszczenie. Otwieram włas, dziwne. Z drugiej strony nie można było go otworzyć. Dla pewności używam liny, by przywiązać włas do drabiny. Schodzę ku ciemności. Zaciągam się zapachem filtrowanego powietrza i czuję stęchliznę, najpewniej ciała zaogantów. Idę wartkim krokiem, by nie marnować czasu. Naciskam klamki i sprawdzam pomieszczenia. Otwieracz? Parę pakietów żywnościowych typu suchego. Zatrzymuję się gwałtownie przed skrzyżowaniem. Czyżby mignęło coś w mojej latarce? Pochylam się ku podłodze. Widzę naciągniętą strunę albo żyłkę, na końcu której jest podczepiona, spiłowana strzelba. Ktoś to musiał zamontować już po katastrofie. Ale po co? Używam latarki, by zajrzeć za narożnik i w oddali widzę światło. Wyciągam mojego znalezionego półautomata. Upewniam się, że chodzi. W komorze siedzi pocisk. Patrzę pod nogi, idę dalej. Latarka na wyczerpaniu delikatnie migocze w gęstym powietrzu. Zwłoki najpewniej mężczyzny z poderżniętym gardłem oparte o metalową ścianę. A na jego czole kartka wbita najwyraźniej gwoździem pneumatycznym, napisane zdrajca. Po ubraniu mogę się domyśleć, że był to załogant. Dudniący rytmiczny dźwięk wydobywa się z głębi. Więcej pytań niż odpowiedzi. Dziwne.
Schodząc niżej, nabieram się na to, że nie widziałem żadnych przecieków. Ni wody, która przecież powinna się już dawno wdzierać na pokład, a przynajmniej powinna powoli zawłaszczać co niższe poziomy. W co niektórych pomieszczeniach widzę ślady walk, ale nie widzę ekip szturmowych, które mogłyby wejść na pokład, by spowodować jego zniszczenie. Wszędzie są załoganci tankowca. Niektórzy mają przypasane skrawki materiału przez ramię. Walka była bliskiego kontaktu. Noże, pałki, metalowe rurki. Skurczona postać, trzymająca się za rękojeść noża, wystająca z jej klatki piersiowej. Lub rozlane mięso bez wierzchniej części czaszki, zmiażdżone wielokrotnymi uderzeniami. Wszystko jest dziwnie świeże. Kiedy doszło do buntu na pokładzie? Czasem trzeba zawierzyć odruchu. Ukrywam się w cieniu, kiedy grupka postaci przebiega obok. Okrzyki, wrzaski, jakby nie ludzi, prymitywne. Znowu tupot butów w moim kierunku. Wraca ich, ale tym razem mniejsza grupa. Przecinam mrok i kieruję się do mostka. Nie liczę na odpowiedzi, ale na działającą elektronikę. Brak wody to duża nadzieja na to, że znajdę coś bez korozji. Gdy wchodzę głębiej, staram się zaznaczyć, gdzie skręcam. Znowu to dudnienie, okrzyki, nawoływania. Jestem tak blisko mostka.